ale spójrzcie na kościół. A! Spójrzcie, pokarało mnie. Pokarał mnie Pan Bóg. Pan Bóg mnie pokarał, że chciałem w ogóle o tym powiedzieć. Yo! Dzisiaj będę pracował nad tym, żebyście mogli się już zapisywać na listę mailingową. Więc jeśli mi się to uda, to na dole na pewno zobaczysz już link, żeby móc się zapisać na to, żeby dostawać ode mnie maile wszelkiego rodzaju, łącznie z tymi, które będą się pojawiały raz na tydzień w formie ciekawego newslettera, czyli takiej gazetki, którą dostaniecie ode mnie. Na pewno warto. Sprawdź, czy nie ma już możliwości zapisu. Ale dzisiaj podpinam wszystkie rzeczy. Może nawet pokażę Wam, jak to się robi. Jaki ze mnie informatyk, haker. Pokażę Wam później, ale najpierw rancho. Znaczy, jest śniadanie, obejrzę rancho, będę miał zaraz lekcję jeszcze jedną. A potem chwilę wolnego, to się wtedy tym zajmę. Zapomniałem totalnie, że ja nie wysłałem miniaturki jeszcze na dzisiejszy quiz. To nie zrobiłem jej jeszcze, muszę szybko ją ogarnąć, bo wy to oglądacie jutro, tak jakby w przyszłości, więc ja jeszcze, ja z przeszłości nie zrobiłem miniatury do quizu, ale już robię, już wstawiam, zaraz będzie. Jeszcze jedna lekcja dzisiaj, później o 16:00 i potem wieczorem mamy quiz. Muszę przygotować w ogóle pokój do tego quizu jeszcze. Ale to już później, może po tamtej lekcji ostatniej idę na razie na jakieś śniadanko. Obiad, boże, ja już nie wiem, w którym czasie ja żyję. Jeszcze może nawet fryzjera ogarnę przed quizem. Miałem to zrobić wczoraj, ale już wczoraj nie miałem czasu. Dobra, bo ja później nie będę miał czasu, tak i tak, więc teraz w trakcie gotowania myślę, że możemy chwilę pogadać. Ja w międzyczasie będę sobie kroił tutaj różne rzeczy, ale no się nie przejmujcie. Bardzo ważna rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, to jest to odpowiedź na pytanie takie, które dostałem ostatnio. Czy byłem kiedykolwiek w Chinach, czy chociażby na wycieczce? Ja często właśnie, jak mówię gdzieś tam moim uczniom, że no ja nie wiem, bo ja to w Chinach nigdy nie byłem i więc nie wiem, jak dokładnie to wygląda, jak oni tam o jakichś rzeczach mówią. I absolutnie, słuchajcie, nie czuję się gorszy z tym, że w Chinach nigdy nie byłem, dlatego że to Chiny były u mnie. Specjaliści w NASA, czy w innych stacjach kosmicznych, specjaliści, którzy tam siedzą, absolutnie nigdy w kosmosie nie byli, a jednak się tym zajmują, tak? Jednak są w stanie co nieco coś tam powiedzieć na ten temat. Ja tutaj to, co powiem, może być delikatnie kontrowersyjne, natomiast z nikim nie chcę zadzierać, z żadną mafią i tak dalej, ale spójrzcie na kościół. A! Spójrzcie, pokarał mnie Pan Bóg. Pan Bóg mnie pokarał, że chciałem w ogóle o tym powiedzieć. Księża nigdy nie mieli rodzin, chyba, nigdy nie mieli żon, chyba, ale prawią nam o tym, jak powinno wyglądać życie w małżeństwie i tak dalej. Czy na przykład nigdy nie byli w niebie, a mówią nam o tym, jak tam jest, no nie? Więc mają pewnego rodzaju wiedzę, którą się dzielą. O, nasi politycy absolutnie nie mają pojęcia o życiu, a mówią nam, jak żyć i ustalają nam nasze życie, nie? Bo no jednak uważam, że znaczna część polityków nie ma pojęcia o życiu, więc polityków też możemy pod to podciągnąć, tak? Mówią nam, jak żyć, a nie wiedzą jak. No i tak sobie możecie powiedzieć, Boże, Konrad, ty też nigdy nie byłeś w Chinach, a prawisz nam o tym, jak to jest i tak dalej, i tak dalej. No uwaga, ja tutaj w pewien sposób się bronię. Ja oczywiście w Chinach nigdy nie byłem. Jeszcze. A to dlatego, że po prostu sytuacja taka, jaka jest na świecie, czyli wirus i te inne sprawy nie pozwoliły mi na to. Natomiast absolutnie nie mam się tutaj czego powstydzić, dlatego że przez 5 lat studiów tak naprawdę Chiny były u mnie, Chiny przyjechały do mnie. Ja przez ten czas, kiedy studiowałem, miałem, nie powiem, że o wiele więcej kontaktu z Chińczykami niż z Polakami, ale miałem go bardzo dużo, bo nie dość, że na studiach, w trakcie zajęć oczywiście mieliśmy kontakt tylko z Chińczykami, mieliśmy po chińsku, czytaliśmy chińskie teksty, to po zajęciach również to samo, czy również pracowałem z Chińczykami właśnie w takiej, o proszę bardzo, w chińskiej knajpce, może nie nauczyli mnie tam robić takiego pysznego sosiku. Ja mam syf, słuchajcie, ja mam syf, ja jak gotuję to jest syf, w sensie tutaj. Tutaj syfu nie ma, nie? Tutaj zawsze jest czyściutko posprzątane, ale tutaj na tym jest zawsze syf.
To a propos właśnie tego, ja pracowałem też z Chińczykami, jadłem razem z nimi, przebywałem gdzieś tam w akademikach i tak dalej, więc poniekąd wiem, jak to życie chińskie wygląda i mimo tego, że oczywiście nie byłem nigdy w Chinach, pewnie mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, po prostu nie byłem... Natomiast znam się co nieco na języku chińskim, na samej kulturze chińskiej, na historii, na zwyczajach tych ludzi, czy na tym, w jaki sposób oni się zachowują i tak dalej, bo to Chiny były u mnie, nie ja byłem w Chinach. Właściwie to tworzę teraz ten materiał, żeby tak wam dopowiedzieć coś co nieco, że absolutnie, nawet jeśli nigdy do tej pory nie byłeś w Chinach i prawdopodobnie przez najbliższy czas nie pojedziesz tam, to nie jest absolutnie za późno, żeby zacząć uczyć się, może nie za późno, za wcześnie, to nie jest absolutnie za wcześnie na to, żeby zacząć uczyć się już teraz tego języka, żeby być przygotowanym. Ja w jednym z materiałów, pamiętam, mówiłem wam o tym, że no niedługo nasz świat może zmienić się nie do poznania, tak? Kiedy to Chiny już zaczną przejmować rolę tego światowego lidera, nie tylko w gospodarce, ale też w innych płaszczyznach życiowych. Warto być na to przygotowanym, warto też się czymś wyróżniać, to co mówiłem ostatnio i absolutnie niech to, że nigdy w życiu nie byłeś w Chinach albo to, że nie planujesz się tam wybrać, niech cię nie powstrzymuje przed tym, aby uczyć się zupełnie czegoś nowego, nowej umiejętności. Tak więc to tyle. Ja dzisiaj, na dzisiaj chyba tyle wam powiem, żebyście absolutnie, jeżeli nawet nie planujecie wyjazdu albo nigdy tam nie byliście, żebyście gdzieś tam nie zaprzątali sobie głowy tym, może to ja w takim razie nie uczę tego języka, bo nawet ja tam nigdy nie pojadę. A skąd wiesz? A skąd wiesz, że tam nigdy nie pojedziesz? Albo dlaczego, skoro nigdy tam nie byłeś, nie byłaś, to czemu masz się nie uczyć tego języka? Czemu masz się nie rozwijać, nie poznawać jakiejś nowej umiejętności, nie zdobywać właśnie nowych skilli w swoim życiu i być zawsze gdzieś tam już o krok przed innymi? Dzisiaj będzie quiz z geografii, czyli z tego, z czego poległem podczas mojej obrony magisterskiej. Tam absolutnie miałem temat językowy przyszykowany i nagle proszę pana, proszę nie podać tą prowincję, co się tutaj znajduje i tak dalej, więc to ja dzisiaj będę was męczył. W sensie już was pewnie męczyłem, skoro już teraz to oglądasz, ale a tak czy inaczej. Tyle chciałem powiedzieć. Idę jeść, będę jadł teraz makarony z grzybami. Dosłownie nie było co jeść w domu, więc ugotowałem makaron z pieczarkami. Dobra, nara, pa, do później. Jestem już gotowy na quiz, czekam na was, za chwilę startujemy i będą pytania dzisiaj z geografii. Po live'ie już posprzątane, po quizie. Quiz był mocny, zmiotło wszystkich z planszy dzisiaj totalnie. Widzę, że geografia to nie tylko moja niesojuszniczka, ale innych tak samo. Na dzisiaj kończę. Zabieram się zaraz za montaż tego materiału, tak żebyście mieli go już jutro rano, w sensie teraz rano, jak już to oglądasz, żebyście mieli to dostępne. I to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, śmiało je zadawajcie, to ja się do nich odniosę oczywiście, a póki co trzymajcie się i cześć!